Johnny ma młodsze siostry. Mam już szczerze dość! Mam już dość waszych wygłupów! To żadne wygłupy, to eksperyment! A tobie, cwaniaczku, tym razem się nie upieczę, o nie! Od dzisiaj będę karał za eksperymenty twojej siostry i ciebie! Jak? Masz 11 lat, eksperymentom możesz powiedzieć nie! Więc jeżeli znów ktoś mi się tutaj przepoczwarzy, ty też dostaniesz po łapach i to solidnie! Dzieci, pierwszy raz od 11 lat wychodzimy z ojcem do kina. Uznaliśmy, że możemy zostawić was na 3 godziny, kiedy to pójdziemy na obrzydliwie babski film, którego wasz ojciec nie zniesie. Macie mi się zachowywać! Chciałbym choć raz spędzić popołudnie z kobietą, którą kocham. Nieważne, jak bardzo babski będzie to film. Rozumiemy się? Wracamy, punkt 5. Odjazd! Mamy chatę bez rodziców! Mam już wszystkie imprezowe gadżety. Filmy, których nie wolno ci oglądać. 2 litry orężady. I mam wieniec z kiełbachy! Wspiarski wieniec z kiełbachy! Błysk makluzak. Dozwolone od lat 12. Kocham cię, stary. No dobra, wariatki. Jakby co, to będę... Hej, gdzie one poszły? Och, zobacz, jakie słodziutkie bobaski! Słodziutkie bobaski! Ani słowa nikomu, albo masz szlaban na laboratorium. Rodzice będą w domu o 5, więc wstaw nas do transformatora za 5:05. Wstukaj kod specjalny 4321 i naduś klawisz cofnij. Jesteście nie okej, nie okej! Czego znowu? Siema, Johnny Brachu. Gratuluję osesków nowych w domu. Stary, ja nie wiem, o co ci chodzi. Mówię o kolejnych siostrach. Wiesz, dlatego tu jestem. Dorabiam jako opiekunka do dzieci. No tak, i wszystko jasne. Ej, ej, one chyba mnie lubią. Nawet nie masz pojęcia, jak bardzo. O, przepełniony przemocą film akcji. Johnny, nie oglądaj, za mały jesteś. Co to za humorki, co? Macie, pobawcie się torebkami foliowymi, a wujek obczai sobie lodówkę. Ej, sorry, on dał dzieciom plastikowe torebki do zabawy. Oddawać to! Johnny Brachu, jakby co, to będziesz fajny i przewiniesz siostry, nie? Przewinę? Oj, mają one przewinę. Wkurzyły mnie, zamienię je z powrotem w duże siostry. Nie zepsują mi super dnia bez starszych w chałupie. Coś tu nie działa. Dlaczego to pudło nie działa? Johnny, będziesz próbował nas przemieniać, ale kod działa tylko za 5:05. Oddaj nas w ramiona Jilla, głąbie, albo masz przechlapane. Ostro. Dobra, chcecie Jilla? Będziecie miały Jilla. Johnny, chyba okej, że podjadam wasze nieziemsko ostre chili. Nie mogę patrzeć! Ja też nie bardzo! Ty, ale wiesz, jest spora szansa, że zrobi z nich kaleki. No i co? Przecież tego chciały. Niech się spełniają ich marzenia. Jesteś ich bratem. Powinieneś się chronić dzielnie jak lew. Nie, powinienem bawić się dziś cały dzień i cieszyć kawirą bez rodziców. Moje zdrowie, stary. Świdruj mnie ile chcesz tym psim wzrokiem. Nie schodzę tam. Jill, pogrzało cię? Dzieci chyba lubią chili, co nie? Nie, chili dzieciom szkodzi na brzuch. Dzieci się karmi paciają. Miksujesz marchew, dolewasz oliwy i robi się taka pyszna breja. Hej, no dzięki, Johnny stary. Ja tam nic nie mówię, ale niezły z ciebie starszy brat. Może i tak. A teraz nakarm je, odbetnij i połóż je spać. A ja wreszcie urządzę sobie słodki dzień bez starszych na chacie. Nie no, orężada plus film to taka mieszanka, że ja wysiadam zresztą. O-o. Co? Johnny, stary, to te dzieci. One bardzo, ale to bardzo źle pachną. Właśnie dlatego musisz im teraz zmienić pieluchy. Tego nie zrobię. Co? Za co ci płacą? Opiekujesz się dziećmi, tak? Masz tam do nich iść i pokazać światu, że jesteś najlepszą opiekunką do dzieci w dziejach! Dobra, Johnny, masz rację. Wystarczy uwierzyć. Wchodzę tam! G-
Jill leży. No i co my zrobimy? Przewiniesz jej. Co? Dlaczego ja? Bo jesteś psem. A co to ma w ogóle do rzeczy, co? To, że jestem młody i to, co teraz tutaj widzę, może wzbudzić we mnie skręt tak ogromny, że w przyszłości nigdy nie zdecyduję się na założenie rodziny. Zrobimy to razem. Ej, ale opcja! Budzę się i nagle mały już tak strasznie nie cuchnął. No dobra, dziecinki, pobawimy się w skocznego Jacusia na wesołej kanapie, hop, hop! Nie, ten gość już przesadza! Dosyć tego! Złamię ten durny kot i zmienię je teraz! Koniec zabawy! Nie mam bladego pojęcia o łamaniu kodów. Tu Johnny? Tak. Wiesz, Susan chciała się z tobą umówić. Ona naprawdę chce się ze mną umówić? Tak, zrozumiałeś? Nie, ja mówiłem, Susan i Mary są dziećmi i musisz złamać kod. Ach, więc to był podstęp z twojej strony, tak? Chyba tak. Co będę miał w zamian? Możesz podtrzymać Susan, tym razem może cię nie zdzieli. O, spójrzcie, trzymam sobie słodką Susan, a ona się nie broni. O, moja słodka Susan, nawet twe womity nie ostudzą mego uczucia. Gdzie jest Mary? Jill, powiedz, że widziałeś małą rudą z księżycem we włosach. Oj, tak, tak, widziałem taką jedną z księżycem. Właśnie wypełzła frontowymi drzwiami. Jesteś najgorszą opiekunką do dzieci w dziejach. No wiem, chyba się nie nadaje do tej roboty. Rzuć monetą? Tak. Nienawidzę rzucania monetą! Woda mi się uda! Mam cię! Dlaczego nie siedzisz na dole i nie łamiesz kodu, jak cię grzecznie prosiłem? Bo chciałem ci zakomunikować, że nie potrafię go złamać! A, i że Susan jest na dachu! Halo? Cześć, słonko. Wiesz, film był tak potwornie babski, że tatuś aż się pochorował. Buty! Buty i ładne torebki! Nie wytrzymam! No więc wracamy do domu. Nie chciałabym, żeby się więcej dziś gniewał. Proszę, posprzątajcie, zanim przyjedziemy. Jesteśmy za 10 minut. Będzie dobrze, mamo. Kocham cię. Rodzice wracają, zaraz tu będą! Stary, już po tobie. Hej, ty zobacz, jaka dachówka normalnie. Dasz radę, test. Zmieniałeś dziś brązowe pieluchy. To i na dach wejdziesz i uratujesz siostrę. Trzymaj to, rakietka na rękę, mój nowy wynalazek. O nie, tylko nie. Johnny Brachu, cały jesteś? Przemów do mnie. Powtórzę, jesteś najgorszą opiekunką w dziejach. To wszystko jest nie okej, wiecie? Zepsułyście mi dzień bez rodziców na chacie i jeszcze mi się oberwie, bo się przepoczwarzyłyście, a tata wyraźnie zabraniał! I co? Widzisz, mówiłem ci, że dzieci lubią chili. Zaraz, one nie jedzą. Próbują mi coś przekazać. O, to cyferki! Lepiej! To nowy kod, który odblokuje ten głupi transformator! Szybko! Nie mamy czasu! Cześć! Czy zdajecie sobie sprawę, jak bardzo naraziłyście? Wybaczam wam. A dla ciebie mam gotowca z historii. Wypracowanie o Rzymie. Ja też wam wybaczam. Rodzice wrócili, a tutaj co? O, ludzie, mówię wam, musicie spróbować tego jadła. Johnny ma pomysła. Szybko, szybko! I żadnych pościgów. Mówiła tylko kocham cię i kocham i kocham i... Dziękuję, dzieci. Po takim traumatycznym filmie sympatycznie jest sobie wrócić do czystego domu. Teraz już wiemy na pewno, że można was spokojnie zostawiać samych w domu. Moje dzielne, małe pociechy.
Film o autach. Coś dla mężczyzn. Niczym nieuzasadniona przemoc i karabiny. Muszę obejrzeć. Dzień dobry, pani test. A i gratuluję pani pary ślicznych bobasków. Pary ślicznych bobasków? O, było blisko.